obiektywie kamery wita Państwa w Unisławiu i zaprasza na mecz piątej kolejki Grupy A Halowych Mistrzostw Polski sezon 2018-2019 Grunwald Poznań, Bałagany Łubianka. W obiektywie kamery wita Państwa na meczu piątej kolejki Grupy A Halowych Mistrzostw Polski sezon 2018-2019. Dzisiaj gościmy w Unisławiu, gdzie Grunwald Poznań podejmuje Bałagany Łubianka. Przypomnę tylko, że w tabeli Grupy A pierwsze miejsce zajmuje Grunwald Poznań. W czterech meczach zdobył 12 punktów. Jego stosunek bramkowy 65 bramek strzelonych, 14 bramek straconych, co statystycznie na jedną bramkę straconą daje 4,6 bramki strzelonej. Bałagany Łubianka w trzech meczach zdobyły 9 punktów. Ich bilans bramkowy 22 bramki strzelone i tylko 5 bramek straconych, co statystycznie na jedną straconą bramkę daje im 4,4 bramki strzelonej. Przypomnę tylko, że Bałagany Łubianka mają w grupie A najmniej bramek straconych. W klasyfikacji strzelców w Grunwaldzie Poznań przewodzi Artur Mikuła, 16 bramek, zaś w klasyfikacji w Bałaganach Krzysztof Zakrzewski, 8 bramek. Przypomnę Państwu, że oprócz tych meczy, tego meczu rozegrane są jeszcze mecze LKS Gąsawa, Lipno Stęszew, Siemianowiczanka podejmuje start Gniezno.
a na drugą część spotkania, przypomnę tylko, Grunwald prowadzi 7-1. Thank you.
Z dużej chmury mały deszcz. Mecz bez historii. Stroną przeważającą był Grunwald Poznań. Dyktował warunki i dzielił i rządził po prostu na parkiecie. Sam wynik 19-3. Dziękuję Państwu i zapraszam do moich mini relacji z innych aren sportowych. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Stypczyński.